No i tak wiesz, ona cały czas w tym biegu i też się o nią martwiło, bo coraz coś tam jej, wiesz, boli, to mama nie wie, czy ona stęka w nocy, bo coś się nie dzieje, czy znowu coś wymyśliła, że wstrzymał w plecy. No i leci, no wstaje i biegnie do niej. A tak przyklina, kurwa, jak czasami w nocy, to po prostu trze się tak na nią czasami, że no, no, ona jest zamiła i mówi do niej, mamo, jest dla nas, ale nic, w ogóle, jakby nie słyszała, jeszcze ma na lewe ucho, w ogóle nie słyszy przez tą stronę sparaliżowaną. Więc lubię się, tragedia, jak ona szybko nie stanie na nogi, to moja mama się nauczy. A nie chcę jej nigdzie oddać, bo wie, że to już będzie, wiesz, postawiony krzyżyk. Mam nadzieję, że też mi ostatnio wypierdoliła. Dziadek mówi, że już parę ładnych lat, a mama mi ostatnio powiedziała, że ma wyrzuty sumienia, że ona go nie wzięła wtedy z tego hospicu, bo gdyby może ona go wzięła i się nie zabiegła, to by nie uparł. Jeszcze mam, wiesz, dlatego teraz też babci nie chce nigdzie oddać, bo boi się, że no, wiesz, no nie dopisuje jej tak w hospicu, w szpitalu jak ona. No i tak sobie kurwa i tak nie dobrze. No i też babci, z babcią, które siedziałam, rozmawiałam, no to czasami się coś tam pośmieje, wiesz, coś tam się zmieni, ale normalnie to tak jakby już, wiesz, no mama za nią ma do życia niż ona, no tak jakby już się kompletnie poddałam. Dlatego, że mama wygrywa sobie flaki, ona tak już, wiesz, stara się uprowadzać, wiesz, no po domu, żeby ona nie leżała ciągle, to albo w tym wózek, albo kładzie ją pod rękę, wiesz, ją tam prowadza i tak dalej, no ale wiesz, jak to jest, to jakbyś worek ziemniaków prowadzała po tym, no. No ja nie wiem, ta kobieta, nie wiem skąd miała siłę na to wszystko, żeby ogarniać. Ja już chyba nie wiem, ja bym nie dała rady tego robić. Wiesz, na takie długie mycie, czy zmieniano tego poddajeca, czy coś zniszczyłem, to nie wiem, 3 razy żygała. A to jeszcze mama, wiesz, to i Naomi sobie w dzień wymoczy, żeby jej nie były tak sztywne, no bo jak leży, to wiesz, że stojała, no to na jej miseczkę przyniesie wody i to jej masaż ten stół zrobi, żeby jej to trochę rozluźnić, no ale po prostu ona wszystko jej robi. Tak jakby, no, nie wiem. No, ciężko jest, strasznie jest ciężko. No, mam nadzieję, że jakoś tam, wiesz, mam nadzieję, że po nowym roku poprosi Laurę, żeby obozu rodzinnych jakąś tam rehabilitację, czy potem, żeby ona przychodziła coraz do babci, z nią ćwiczyła, to może ona zacznie jakoś tam bardziej chętnie to robić, bo tak to mama ćwiczy i co z tego, babcia sobie leży, a ta mama i tam rejmy ćwiczy na wszystkie strony, masuje i taka babcia sobie leży i leży. I nic. Żadnego, wiesz, wysiłku, zero. W końcu boję się, że moja mama straci kompletnie nadziei i po prostu, nie wiem, przestanie cokolwiek robić. No to jednak trzeba się... Ja w to nie wierzę. No, ja też, no... Wiesz, a wszystko trzeba ją prosić, w sensie, no jedz, bi, a to tam, to ona się na wszystko krzywie, bo potrafi mamie wypluć po prostu jedzenie, albo też, no jak gorzej niż z dzieckiem. Gorzej, naprawdę gorzej niż z bachurem. Bardziej, że wiesz, nie słyszę na dole go ucho, to do niej możesz mówić. No, moje dziady się ogarniają same. No, uwierz mi się, kurwa. Dziadek, no babka z bachurem różnie. Ale słuchaj, jak najlepszy, bo ona ostatnio tak się wodą do leśnica, włączała gaz i tak. I poszło? No jak się średnio ogarniają. To znaczy, wiesz, babka... Koło siebie w sensie się ogarniają. Babka czasami ten ma takie... No ale ma 89 lat prawie. No. Ale wiesz, ale sama wstanie, pójdzie, wiesz, dziadek jej szykuje się na nią, zje. Wiesz, nie ma tak ogólnie problemu z nią.